Dzień dobry Państwu, Jadwina Jadziewicz, CSR Manager w firmie Dentsu Aegis Network, to jest międzynarodowa grupa mediowa. Łukasz Maków, firma Sustainer, Sportal Mean to Me. Marta Pawlak, Fundacja Zielony Horyzont, zajmujemy się edukacją ekologiczną. Agnieszka Glińska-Olszówka, Fundacja Zielony Horyzont. Marek, spółdzielnia socjalna Margines i my się zajmujemy wegańską gastronomią, czyli kuchnią opartą jedynie o składniki roślinne. Witam, Ania również, spółdzielnia socjalna Margines. Robert Kuczek, Fundacja Źródła Życia, zajmujemy się szeroko pojętą promocją zdrowia. Katarzyna Teter, Bank Zachodni WBK. Myślę, że najważniejszym dla nas, ale myślę, że również dla Was, to jest wspólna wartość i korzyść, która ma z tego wyniknąć. Absolutnie nie chodzi tu o przelanie pieniędzy czy wzięcie udziału w jednorazowej akcji, tylko coś, co nas połączy. Czyli ja bym szukała jakiegoś punktu styku i akurat w Waszym przypadku znaleźliśmy ten punkt styku. Jakoś tak zupełnie naturalnie to wyszło, że my jako agencja, która produkujemy reklamę, wykorzystujemy banery reklamowe, a Wy jako fundacja umiecie te reklamowe banery w sposób pożyteczny i sensowny wykorzystać do produkcji toreb. I gdzieś tutaj nastąpił ten styk. Myślę, że to wyszło bardzo fajnie i zupełnie jakoś tak samo z siebie. Ja szukam partnera do rozmowy o biznesie, a nie tylko partnera do kupienia gadżetów w postaci torby. My jako portal Mean to Me umożliwiamy sprzedaż i dotarcie do konsumentów, którzy szukają usług i produktów ekologicznych i społecznych. Więc jeżeli Wy jako podmioty ekonomii społecznej albo przedsiębiorstwa społeczne produkujecie takie przedmioty, to możecie przyjść do nas, możemy szukać wspólnie biznesu, wspólnej sprzedaży Waszych produktów i usług. Ja jako firma też mam drugą nogę CSR-ową, gdzie doradzam firmom, jak odpowiedzialny biznes prowadzić. Tu też jest przestrzeń, żeby Was angażować w to, żeby firmom pokazywać, jak mogą realizować swoją CSR-ową politykę z Waszym zaangażowaniem. Dzięki. Fundacja Zielony Horyzont. My, jak już powiedziałam wcześniej, zajmujemy się edukacją ekologiczną. Nasz główny cel to budowanie, wzmacnianie pozytywnych nawyków proekologicznych w społeczeństwie. Wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia do osiągnięcia tego celu. Natomiast jednym z tych narzędzi jest pokazanie, uświadomienie wszystkim, że jest możliwość wykorzystania ponowne wykorzystanie produktu, który już raz został wyprodukowany. Tylko ten nowy produkt może być wykorzystany na przykład w innej formie. Dzięki temu nie tylko ograniczamy ilość odpadów, które produkujemy, ale także przyczyniamy się do tego, że do tej pierwotnej produkcji są używane mniejsze ilości surowców. Takim idealnym produktem, który według nas wpisuje się w tą ideę, są torby produkowane z siatek wieloformatowych. Tutaj są przedstawione te torby, które produkujemy. Dodam jeszcze, że torby są produkowane przez osoby niepełnosprawne, które dzięki temu aktywizujemy zawodowo i rehabilitujemy społecznie. Tutaj rodzi się pytanie, jak chcemy to osiągnąć, więc szukamy partnerów biznesowych, którzy zechcieliby sfinansować nam szycie tych toreb, oczywiście w zamian otrzymywaliby te torby. Torby byłyby szyte zarówno z banerów reklamowych pozyskanych od firm, jak również z banerów, które są w naszym posiadaniu. Kolejne pytanie, dlaczego jest to ważne, dlaczego ważna jest realizacja naszego celu? Przeważnie jest tak, że po zakończeniu kampanii reklamowych banery są zdejmowane, trafiają one na wysypisko odpadów. Często jest tak, że klient nie bardzo wie, co z tym odpadem się dzieje, czy on jest prawidłowo utylizowany. My dając naszemu partnerowi biznesowemu gadżet, tani gadżet i efektowny w postaci torby mesh, dajemy mu także szansę kształtowania wizerunku firmy, jako firmy odpowiedzialnej, firmy, która dba o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Dzień dobry. My jako spółdzielnia socjalna Margines jakby jesteśmy zainteresowani potem, jak byliśmy konsumentami, także aby zaoferować rynkowi produkt odpowiedzialny społecznie, czyli gastronomię. Jest to dieta w naszym przypadku oparta w 100% na produktach pochodzenia roślinnego. W naszej
produkcji też staramy się korzystać ze składników pochodzących od lokalnych producentów, małych producentów i ich wspierać. Również także małych, ewentualnie w tym przypadku pośredników, czyli nie korzystamy jakby z wielkich korporacji, które czerpią zyski z produkcji pożywienia. Też jako spółdzielnia socjalna jesteśmy takim rodzajem biznesu, który jednym z głównych celów ma ten aspekt społeczny, czyli samozatrudnienie, promocję samozatrudnienia i stwarzanie dobrych warunków pracy i chcielibyśmy w przyszłości też zatrudniać kolejne osoby. Jaka jest nasza propozycja biznesowa, tak? Przede wszystkim zajmujemy się robieniem wegańskich cateringów, które proponujemy również dla firm. Naszym celem jest udostępnienie tych cateringów w takiej cenie, aby były one dostępne i dla małych firm, i dla dużych firm, a jednocześnie zachowanie bardzo wysokiej jakości tego produktu. Też chciałam zwrócić uwagę na to, że produkując wegański catering, dostosowujemy się też do diet różnych ludzi, tak, którzy przychodzą na takie spotkania biznesowe, czy ze względu na choroby, czy alergie nie mogą spożywać pewnych produktów. Tutaj firma również może pokazać swoje otwarcie na problemy zdrowotne ludzi. Otwieramy też niedługo restaurację, w którym również możemy zaproponować miejsce dla spotkań biznesowych, a także po prostu zapełnić dobre jedzenie, prywatnie i firmowo. Fundacja Źródła Życia istnieje na rynku polskim ponad 23 lata obecnie i zajmujemy się ogólnie pojętą promocją zdrowia. Nasz cel realizujemy poprzez kilka działań. Jednym z takich pierwszych, od którego zaczęliśmy, to były szkoły zdrowego gotowania, polegające na 5-dniowych cyklach, na które zapraszaliśmy ludzi, żeby mogli praktycznie doświadczyć, jak przygotować w domu zdrowy posiłek. Obecnie ta działalność została przerodzona w kluby zdrowego odżywiania, których mamy kilka na terenie Polski. Prowadzimy również medialne wystawy pod nazwą Expo Zdrowie w galeriach handlowych. Prowadzimy również program New Start. Program New Start to jest forma wczasów zdrowotnych, gdzie staramy się kłaść duży nacisk na edukację ludzi, którzy są naszymi pacjentami. Zależy nam na tym, żeby tą świadomość w zakresie zdrowia zwiększyć w Polsce. Jak również znani jesteśmy z tego, że jesteśmy wydawcą wielu książek. W tej chwili ponad 1 000 000 egzemplarzy książek, które przez ostatnie 20 lat rozpowszechniliśmy. Między innymi takie jak ta Wygraj z rakiem, jak też może najbardziej znana książka kucharska dr Grażyny Kuczek. Jaka jest nasza propozycja? No, nie wspomniałem jeszcze o kwartalniku i innych publikacjach, które wydajemy też. Nasza propozycja dla biznesu jest taka, ponieważ jesteśmy fundacją, która prowadzi działalność gospodarczą. Nasza działalność gospodarcza to działalność poligraficzna. Oferujemy pełną obsługę poligraficzną dla firm. No i stąd oferujemy zarówno podmiotom ekonomii społecznej, jak i podmiotom gospodarczym, komercyjnym obsługę w zakresie druku offsetowego do formatu B1 i druku cyfrowego. Zapraszamy do współpracy. Generalnie jako bank poszukujemy i bardzo chcielibyśmy wspierać przedsiębiorstwa społeczne. Powiem szczerze, że czasami brakuje nam pomysłu na taką współpracę i chyba takie spotkania jak dzisiejsze są bardzo fajne i dosyć inspirujące. Ta współpraca może być najróżniejsza, bo poczynając od gadżetów, kończąc na cateringu, a jeszcze poprzez promocję zdrowia na przykład wśród pracowników, tak? Bo też to jest coś, czym się zajmujemy. Więc myślę, że to forum wymiany między nami jest bardzo duże. Jeśli chodzi o warunki współpracy z nami, no to są one dosyć proste i określone w regulaminie, który mówi o tym, że w przypadku transakcji, które są powyżej 20 tysięcy złotych brutto, obowiązuje nas przetarg. Czyli to jest jedyna jakaś trudność, która wchodzi w grę, jeśli chodzi o współpracę z przedsiębiorstwami, no ze wszystkimi, tak? Ponieważ obowiązuje nas procedura przetargowa. Ale we wszystkich innych zamówieniach poniżej tej kwoty możemy kierować się jakby własnym tutaj wyczuciem, też jakby właśnie kwestiami społecznymi, chęcią pomocy, nawiązania współpracy czy relacji. Dziękuję. Żadnych uwag specjalnych nie mam co do, nie wiem, formy prezentacji.
na temat, krótko, fajnie. Ładnie sobie podzieliliście role, także... Znaczy, ja widzę trzech potencjalnych partnerów do współpracy, po prostu. Bardzo krótko, fajnie, konkretnie. Wy musieliście pokazać siebie najpierw, a potem powiedzieć, co może się grać. Mi się te prezentacje podobały. Dla mnie chyba najfajniejsze było to, że po prostu się dowiedziałam w ogóle, co robicie, tak? Miałam okazję poznać Państwa i zobaczyć, co robicie. Ja bym chciała się wymienić jakimiś kontaktami, bo coś mi tam zakiełkowało w głowie, więc pewnie, żeby gdzieś nie zgubić kontaktu z Wami, to fajnie by było wymienić się jakąś wizytówką. To tyle. Ja jestem wiceprezesem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która realizuje ten program z lepszej półki między innymi. Czy myślicie, że to by zagrało, gdybyśmy próbowali raz na jakiś czas zorganizować takie biznes miksery? Krótkie, treściwe spotkanie przy małym jedzonku, przy którym można by właśnie prezentować krótko swoją ofertę, a potem chwilę porozmawiać w kuluarach. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wydaje mi się, my akurat tu jesteśmy przykładem NGO-sów, które na pewno potrafią rozmawiać z biznesem. Każda z nas, mówię tutaj o fundacji, ma bardzo duże doświadczenie, bo byłyśmy po jednej stronie, jak i teraz jesteśmy po tej drugiej stronie. Ale wydaje mi się, że problemem NGO-sów jest to, że tak naprawdę nie potrafią rozmawiać z biznesem. To jest taka umiejętność, którą się uczy latami, tak, i doświadczeniem. I to nie jest tak, że jak wchodzi się do NGO-su, to już się to potrafi. Więc jak najbardziej z mojej strony, wydaje mi się, że z koleżanki też, że takie spotkania byłyby na pewno bardzo, bardzo wartościowe. Takie spotkanie bardzo dużo daje, ponieważ ja jako młoda osoba w młodej firmie nie mam poczucia tego, że mogę udać się od razu do dużego biznesu typu Bank Zachodni i po prostu zapukać do drzwi i zapytać, czy może moja usługa byłaby odpowiednia. Natomiast takie spotkanie, dzięki właśnie pomocy FRSO na przykład, moim zdaniem daje bardzo dużo i otwiera takie drzwi, które dla mnie byłyby być może zawsze zamknięte albo nigdy bym nie wpadła na pomysł, jak je otworzyć. Ten eksperyment pokazuje to, że warto w tym kierunku zmierzać i... Jeżeli będziecie zainteresowani, a myślę, że za Waszym przykładem najlepszych przedsiębiorstw społecznych, najbardziej otwartych przedsiębiorstw stosujących CSR w swojej działalności, myślę, że za Waszym śladem po prostu pójdą kolejni. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za odwagę wzięcia udziału w tym eksperymencie. Miejmy nadzieję, że stworzyliśmy właśnie coś wspólnie, coś nowego.